Miało być brzydko, a jednak świeci słońce. To chyba dobry znak. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kameralnie. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to jakiś czas temu pewnie widzieliście, że zapowiadałem Wam początek pewnej ekscytującej podróży. Cóż, dzisiaj mogę Wam już powiedzieć, że rzeczywiście będziemy podróżować, tak bardziej metaforycznie oczywiście, przez całą historię modelu 911. Tę metaforyczną, jak Wam już wspomniałem, podróż umożliwi mi Classic Expert, czyli miejsce, które specjalizuje się w sprzedaży części i renowacji klasycznych modeli Porsche i nie tylko. Ja będąc pierwszy raz w tym miejscu, po prostu się w nim zakochałem, a szczególnie w tym, co jest na samej górze. Nie mówię o widoku z okien, tylko o samym widoku ostatniego piętra. Jeżeli chcecie wiedzieć, chcecie się przekonać, co tam jest, to zapraszam do Warszawy. A jeżeli w ogóle chcecie o nich wiedzieć więcej, to zapraszam również do opisu, bo tam jest wszystko. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był tak podekscytowany na myśl o jeździe jakimś samochodem i nie wiem, czy byłoby tak samo jeszcze rok temu, bo to właśnie w 2019 roku po raz pierwszy zrozumiałem, dlaczego Porsche to prawdziwy kult. Wtedy bardzo polubiłem te samochody, oczywiście nowe, ale móc odkrywać 911 od właściwie samych jej początków będzie dla mnie jednym z większych wydarzeń i uwierzcie mi, że to naprawdę będzie odkrywanie, bo nigdy wcześniej nawet nie byłem fanem tego modelu, ale w sumie pomyślałem, że jednak czas to zmienić. Dlatego teraz obok mnie stoi 911T z lat 69-71 z tak zwanej serii C i D. A jeśli nigdy nie mogliście zapamiętać wszystkich kolejnych oznaczeń tego modelu, to nie przejmujcie się. Ja też nie. Ten zapach klasycznego samochodu. Klasyczny jak sam samochód. Na pewno wygodniej niż w DeLoreanie. W każdym razie to 911T z 1970 roku, pierwszej generacji oczywiście, ma z tyłu umieszczony sześciocylindrowy płaski silnik o pojemności 2,2 litra, który zastąpił wcześniejsze 2,0. No i razem z tym rokiem modelowym zwiększył się rozstaw osi, tylna oś powędrowała trochę bardziej do tyłu, no ale o tym jak w 1964 roku narodziła się legenda, to za chwilę. Spójrzcie na to wnętrze! I chciałoby się teraz powiedzieć, ach, to klasyczne drewniane koło kierownicy, ale nie, tutaj kierownica jest wymieniona na bardziej wyścigową. Natomiast te 5 klasycznych, okrągłych zegarów analogowych przede mną, które właściwie do dzisiaj dają inspirację w nowych modelach 911. A, no i w tamtych latach nie było to już w sumie takie oczywiste, że 911 wychodziła ze skrzynią manualną, bo już wtedy pojawiła się wersja Sportomatic, która miała 4-biegowy półautomat, ale tutaj akurat 5 biegów manual, czyli bardzo klasycznie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę jeździć tym samochodem, mogę Wam go pokazać i umieścić jednocześnie w niedawno rozpoczętej serii z samochodami, które złotymi zgłoskami zapisały się na kartach motoryzacji, bo rzeczywiście 911 chyba jak żaden inny samochód świetnie tutaj pasuje. Ciężko znaleźć chyba bardziej popularny samochód sportowy na świecie. W dodatku taki, którego klasyczne modele są chyba jednymi z najdroższych i najbardziej pożądanych w ogóle. Ale moi drodzy, odpalmy to wreszcie i ruszajmy w drogę. Tylko, gdzie ja mam... O, dobra. Mam kluczyki. Ten jest od drzwi. Ten z oznaczeniem czerwonym jest od stacyjki. Okej, i teraz się nie pomylić. Klasycznie Porsche posiada oczywiście stacyjkę umieszczoną po lewej stronie, a nie po prawej. Pewnie wszyscy już wiedzą dlaczego, więc po prostu usłyszmy to. O tak! To jest wreszcie to uczucie, które chcecie poczuć w klasyku. To jest ta prawdziwa radość z jazdy, to jest ta niczym niezmącona radość na twarzy wreszcie. Nie to samo co w DeLoreanie, którym jeździłem ostatnio. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to zobaczcie, ale to jest zupełnie inny wymiar. 911 jest klasą samą w sobie i dobitnie się o tym przekonuję, zaczynając od samego początku przecież, bo moi drodzy, 911 było następcą pierwszego modelu produkcyjnego Porsche, czyli tak zwanego 356, które pewnie skądinąd kojarzycie. 356 było takim dosyć przystępnym modelem Porsche, który był wyposażony w czterocylindrowy silnik chłodzony powietrzem, no i miało wiele cech wspólnych z Volkswagenem Beetlem, czyli z popularnym Garbusem. Ale 356 było modelem z ogromnym
ogromnymi sukcesami, bo rzeczywiście mogło się poszczycić naprawdę dobrymi wynikami w takich wyścigach jak Le Mans, Targa Florio czy Mille Miglia chociażby. No i kiedy w 1963 roku we Frankfurcie, na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie zaprezentowano 911, wszyscy podeszli do tego no naprawdę bardzo entuzjastycznie. Właśnie i początkowo 911, nie wiem czy wiecie komu zawdzięczamy nazwę 911, miała się nazywać 901, ale wtedy swój protest zgłosił Peugeot, który już wtedy tradycyjnie nazywał swoje modele trzema cyframi, w tym zerem w środku. No i właśnie, stąd 901 zostało przemianowane na 911 i w ten sposób wyszło na rynek. Cały czas, a raczej często spoglądam na gałkę zmiany biegów, na drążek zmiany biegów, żeby się nie pomylić. Czy na pewno czwórka wchodzi w górę, czy może jednak tym razem w dół? Ale nie. Ciężko się do tego przyzwyczaić, ale daję radę. O, i zakręt. Ależ pięknie to brzmi. Ten dźwięk przepełnia całą kabinę i aż muszę czasem krzyczeć, pewnie to słyszycie, bo nie wiem, czy wy mnie słyszycie, ale rzeczywiście ciężko nazwać to brakiem przyjemności. Wręcz przeciwnie. O tak. Ten samochód po prostu nie męczy. Ten samochód po prostu daje czystą radość z jazdy i to jest piękne. Ale wracając do 911, pierwotnie ten model posiadał dwulitrowy sześciocylindrowy silnik, oczywiście chłodzony powietrzem, który generował jakieś 130 koni mechanicznych. Jednak 911 po prostu była droższa niż 356, o którym wspominałem Wam przed chwilą, więc Porsche obawiało się po prostu spadku sprzedaży. No i wtedy receptą miał być model, który nazwano 912, który właściwie wyglądał identycznie jak 911, ale montowano w nim czterocylindrowy silnik z klasycznego 356 właśnie. Przyznacie, że to dosyć dziwny zabieg, chociaż w dzisiejszych czasach wcale nie jest nieprawdopodobny. Natomiast rzeczywiście 912 początkowo sprzedawało się lepiej niż 911, co mogło napawać optymizmem wszystkich tych, którzy myśleli, że spadek sprzedaży w Porsche nadejdzie. Jednak nie. Ale później, za sprawą wprowadzenia do oferty 911T, czyli takiej, którą jedziemy, 912 po prostu przestało być potrzebne. Chociaż historia czterocylindrowych silników rozwijała się oczywiście dalej i o tym na pewno wiecie, między innymi za sprawą kolejno modeli 914, 924, 944 i 968 chyba, ani razu się nie pomyliłem, mam nadzieję. W każdym razie 914 to był jeden z tych pierwszych modeli, które ludzie uznali za nieprawdziwe Porsche, bo silnik miało umieszczony nie z tyłu, a centralnie. Ale wracając znowu do 911, w późniejszych odmianach niż te zaczęto stosować silnik o pojemności 2,4 litra zamiast 2,2 i wcześniej 2,0, a nawet później i o pojemności 2,7 litra, oczywiście z odmianami RS na czele, no bo jakżeby inaczej. I słynny Porsche 911 Carrera 2,7 RS zostało tak nazwane na wzór modelu 356 Carrera, który z kolei nawiązywał do zwycięstw w wyścigach Carrera Panamericana, to takie meksykańskie Mille Miglia, powiedzmy. Miała oczywiście sztywniejsze zawieszenie, do tego szersze tylne błotniki, no i ten kaczy Cooper tak zwany, czyli ducktail, spoiler typu ducktail, i w dodatku w tej odmianie naprawdę bardzo lekkiej, ważyła niecałe 1000 kg. Tak, to taka waga już dzisiaj, właściwie w dzisiejszych nowoczesnych autach, jest prawie nieosiągalna. Przecież 911 w dzisiejszych odmianach 991, 992 i tych wcześniejszych kilku również jest coraz większym, coraz szerszym, coraz bardziej masywnym samochodem. A tutaj mieszczę się wszędzie tam, gdzie tą nową bym się na pewno nie zmieścił. Dzisiejsze samochody rzeczywiście rosną na potęgę, są rozbuchane do granic możliwości i w sumie nie wiem, czy oni tam im nie podają jakiegoś hormonu wzrostu. Ale kończąc wątek Carrera 2.7 RS, to uważa się ją chyba do dzisiaj za najlepsze klasyczne Porsche w historii. Nie wiem, nie jeździłem, mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję. Oczywiście później powstały też odmiany RSR 3.0 i RSR Turbo, które to dały początek serii 911 z turbodoładowaniem, natomiast nie chcę nic już więcej mówić o historii, bo mam nadzieję, że już niedługo będę miał okazję ją kontynuować, jeżdżąc następnym modelem 911, którym jest 930, chociaż nie, ono powstało zupełnie w innym zakresie, natomiast prawdopodobnie będzie to słynny G-model, czyli tak zwany G-Series.
Ja 911 kojarzę jako samochód niesamowicie wszechstronny, niesamowicie szybki dzisiaj. Może nie ten rzeczywiście, dzisiaj to już absurdalnie szybki samochód, ale przede wszystkim naprawdę wszechstronny. Ta 911 przekazuje mi tutaj na kierownicę i do fotela niesamowicie dużo informacji z samej drogi. I to jest coś, co robi nieprawdopodobne wrażenie, bo tego się nie spodziewałem. Nie jest to szybki samochód. Nie jest to też samochód jakoś wybitnie bezpośredni, jeżeli chodzi o przełożenie tego układu kierowniczego. Uwaga, skręcam. Uwaga, nie wjedź we mnie. Dziękuję. O! Ale jakżeż on brzmi! Coś pięknego. Czuję się, jakbym przeniósł się w tamte lata rzeczywiście. Nie jestem w miejskiej dżungli, nie mam wokół siebie betonowych klocków, a jestem w lesie. Jestem w takim naturalnym środowisku, które równie dobrze 30 lat temu mogło wyglądać tak samo. Więc mam niczym niezmącone wrażenia z jazdy prawdziwym klasykiem i za to jestem ogromnie wdzięczny. Nie potrzebujecie mocy, nie potrzebujecie jej wiele, żeby się cieszyć z samej jazdy. Dzisiaj takich samochodów już nie ma. Po prostu nie ma. I tego jestem całkowicie pewny. Czuję ten samochód po prostu całym ciałem, ale w takim wymiarze, w jakim powinienem czuć. W takim, że ja wiem, co się z nim dzieje w danej chwili. I mam wrażenie, że to jest właśnie ta tożsamość 911, która jest przenoszona z pokolenia na pokolenie. A, nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej. Nie mogę się doczekać tego, żebym w końcu dowiedział się, jak to po kolei ewoluowało. 911 to po prostu samochód, który... No tak, właśnie, znowu się pomyliłem, wrzuciłem wsteczny zamiast jedynki. Którym chciałbym podróżować wszędzie i czuję się teraz jak na takim swoim prywatnym mile milia i o to w tym wszystkim chodzi, więc tak naprawdę stoję na rozdrożu, stoję na skrzyżowaniu i w sumie nie obchodzi mnie, gdzie pojadę. Chyba, że nie pojadę, bo nie wrzuciłem jedynki. Cóż, niestety dopadł mnie deszcz, a to bardzo niedobrze. Nie chciałem, żeby tak było. Nic ci się nie stanie. Nie, nic ci się nie stanie. Moi drodzy, gdyby ten egzemplarz Carrera T, czyli tej bardziej ascetycznej spośród odmian, był w pełni odrestaurowany, nie tak jak ten, bo temu jeszcze trochę brakuje, to kosztowałby prawdopodobnie nawet ponad 400 tysięcy złotych. Tak, usłyszeliście to dobrze, nawet ponad 400 tysięcy złotych. Auto, które sięga no prawie 500 000 obecnie, jeżeli jest naprawdę w świetnej kondycji, to niesamowite. Pierwsza generacja Carrera T, która w dodatku jeszcze nie powinna mieć tego kaczego kupra tam z tyłu, czyli tego spoilera typu Ducktail. On jest prawdopodobnie od wersji RS, albo mogę się mylić. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że entuzjastycznie zapatrujecie się na to, że niedługo pojawią się następne generacje 911, a to za sprawą właśnie Classic Expert, do których Was zapraszam oczywiście. I do odwiedzenia ich w Warszawie, i do odwiedzenia ich strony internetowej, która znajduje się w opisie. A jeżeli macie Porsche, które chcielibyście odrestaurować, albo szukacie części, żeby to zrobić, no to już w ogóle powinniście tam zajrzeć. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie dać łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, wtedy będę o tym wiedział. A poza tym zasubskrybować ten kanał, żeby widzieć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą. A jak już Wam zapowiedziałem, nadchodzi nie tylko to, ale naprawdę wiele. Do zobaczenia, cześć, pa!